Witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed'a Unity. Troszkę nie nagrywałem single playera, a to ze względu na to, że miałem dwa razy okazję nagrać sobie już co-opa z pewną osobą, którą już troszkę znam. Już wrzuciłem tam jeden odcinek kilka dni temu. I powiem wam, dość towarzysko się grało. Nagraliśmy oczywiście też jeszcze jeden odcinek z takich trudniejszych już misji. No, ja tam czegoś nie ogarnąłem, on tam wiedział niekiedy lepiej, ale no, beka i tak była po całości. Grało się naprawdę świetnie, oczywiście gramy dalej i każdego dnia gramy co-opa, niekiedy prywatnie chcemy sobie pograć, żeby, nie wiem, się przygotować do nagrania w następnym dniu, jeżeli jest taka potrzeba. Ale tak, powiem wam szczerze, fantastycznie się z nim gra tego co-opa. I właśnie takiej osoby potrzebowałem do takiej gry. Widzę, że już się Francuziki do mnie dopieprzyli. Dobra, chcecie walki, będziecie ją mieli. Na was też życzenie chcieliście. O dobra, grzecznie. Albo będzie z wami Marko. O, przy okazji tu mamy sklep, więc sobie z niego skorzystamy. No, prawie mam 400 tysięcy livrów, a wiecie dlaczego? A, bo raz to te misje co-opa, misje kradzieży. Trochę wypłacałem pieniądze. Są naprawdę różne metody na zarobek w tej grze. I to się sprawdza tak, że no, jak widzicie, już jestem dziany. Więc nigdy mi nie będzie już na nic brakowało. Oczywiście trzymam swój jakby taki poziom wyposażenia, jeszcze go nie zmieniałem. Chyba że kiedyś zagramy w rywalizacje klubowe, to musiałbym mieć więcej członków i to jeszcze obecnych, przynajmniej czterech, może pięciu. Wtedy byśmy sobie rozegrali taką rywalizację klubową i właśnie przyszła kasa, ale której mi się nie chce na razie odbierać, tak szczerze mówiąc, wolałbym to zrobić później. Przepraszam za niektóre odcinki, w których przynudzałem, jeżeli chodzi o komentowanie, ale po prostu no niekiedy przestaję trzymać tonację po prostu głosu i to się właśnie tym kończy, że niekiedy przynudzam. Ale będę się starał unikać tego, lecz to zależy od mojego humoru, dnia i tak dalej. Proszę o wyrozumiałość, jak najbardziej tutaj stosowaną. O ile są tacy ludzie. Tak, jesteśmy dalej w sekwencji 9. Mamy trochę już misji pobocznych. Odświeżyłem sobie jeszcze też prywatnie w trybie co-opa jeden punkt widokowy. To jest dokładnie na południu Paryża. Ale jak już to zrobiłem prywatnie, to po co wam to pokazywać, jak już mamy przynajmniej kolejne misje poboczne. A to znaczy, że więcej odcinków będzie z misji pobocznych. Dobrze, tylko teraz jak ja bym zaczął tą naszą wspinaczkę? Żeby nie było... Żeby nie było, że robię tutaj jakieś głupstwo. Powiem wam tak, niektóre misje kooperacyjne mi się podobały, bo miały swoją trudność. I tym bardziej jak się grało to z jakimś kumplem, znajomym, to naprawdę to oddawało, no, no cudo techniki, jak my to wykonujemy, te misje, w jaki sposób. No, zazwyczaj to próbujemy, staramy się po cichu to robić. No ale kiedy nie ma wyjścia, to trzeba wziąć szablę bądź jakąś długą broń do łapy i przywalić takim ekstremistom bądź Francuzom, żeby się od nas odwalili. No wiadomo, że trzeba jakoś odchamić tych wrogów, bo inaczej
Inaczej tego nie zrobimy nigdy. Dobra, mamy tutaj tajemnicze morderstwo. Kość niezgody. Mamy jakiś wór. Nagroda jest jakaś nam obca. Więc to tym lepiej. Możemy przeczytać, bo chcę widzieć kilka kości. Dobra. Ile mamy tropów do zbadania? Chciałbym tylko tyle wiedzieć. Tutaj jest jeden i drugi trop. No dobra, zobaczymy. Widzę, że mamy przestępców. Zaraz to zbadam. Właściwie zabiję. O, stary. Dobra. Jak możecie zauważyć, już trochę wykonałem tych wydarzeń w tłumie. Ich możecie widzieć nieco więcej. Ale to jest takie bardzo poboczne. Wolałbym to nawet robić prywatnie, ale... Robię to i prywatnie, i na wizji. Dobra, dobra, pogadamy sobie z tymi ziomkami. What, a gold tooth? Not many folks with gold teeth. There's a barman right close by, at the Limping Dog Tavern. I'd hate to think he's been killed. What, a gold tooth? Not many folks with gold teeth. There's a barman right close by, at the Limping Dog Tavern. I found that bag sitting in the mud. Did you see? A gold tooth. I only know one man with a gold tooth. He lives with his daughter on the Rue de la Verrerie, number 5. Mm-hmm. I found that bag sitting in the mud. Did you see? A gold tooth. I only know one man with a gold tooth. Mm-hmm. Gdzie mamy następne tropy? Następny trop jest tu. Tawerna i Dom Belli. Dobra, a gdzieś mamy więcej takich tropów? Się dokładnie rozejrzę, żeby nie było. Dobra, czyli teraz tutaj ruszamy. Tu mamy chyba już wszystkie tropy, tak, dokładnie zrobione. I teraz zbieramy do tawerny. Myślę, że misja nie będzie szybka i prosta, bo chciałbym jeszcze kilka wykonać przed zakończeniem odcinka. Więc zobaczymy, jak my się wyrobimy w czasie. To jest najważniejsze. Dobra, mamy naszą tabernę. 2 na 6 miejsc. No. Całkiem sporo. I tu tylko jeden trop, czyli ten koleś. Gold tooth? Yeah, this front one right here. I'm damn proud of it. Real tooth got knocked out in a bar fight. Aha. Okej. Okay. Czyli jeszcze jedno miejsce takie istnieje. Psst. Nie! Nie chcę kopa. We czterech. Najpierw muszę sobie zgarnąć taką czwórkę, żeby nie będę nic z takiego kopa robić. Dobra, gdzieś mamy więcej tropów. Bo jak na razie widzę bieda z tropami. Więc przydałoby się no zacząć. Aha, stąd musimy mieć taką ostrość mapy mniej więcej, bo inaczej nie zobaczymy tych lup. Dobra, to tu już byliśmy. Tawernę już zwiedziliśmy. Gdzie ta tawerna? Tutaj mniej więcej. Dobra, teraz. Zobaczmy Dom Belli. No to ruszamy, nie? Ale nie do siana. Arno, ogarnij się. Naprawdę. Tak, co do umiejętności, to na razie sobie tylko ulepszę grubszą skórę. Bo właśnie to mi daje pewną przewagę w walce, bo ja jestem bardziej taki ofensywny, kiedy... Dobra, już nie będę ukrywał tego mojego znajomego Zetisa, kiedy on działa bardziej po kryjomu. Właściwie była taka jedna akcja, w której po prostu stwierdził, żebym zabił strzelca i wywołał zamieszanie, kiedy on wejdzie do środka Panteonu.
Więc to naprawdę było zarąbiste. A ja patyczkowałem się 3-4 minuty z tymi. No dobra, może nie 4 minuty, może tam 2-3 z tymi gościami. No i to właśnie pokazało, że ja już i tak od początku chciałem działać ofensywnie i jeszcze na po prostu w tle takiego w tle anonimowości. Znaczy anonimowość to raczej nie za bardzo chciałem to ująć, chciałem ująć bardziej w trybie hałaśliwym, o właśnie. No i to działa, no są efekty. Na razie jeszcze trzeba czasu, żeby taki Zetis już uzyskał mój poziom, chociaż już grał raz w Asasyna na innym koncie. Miał jeszcze poprzednie konto, ale to nieważne, co się z nim stało. Chodzi o to, że no zna już całą fabułę, to jest najlepsze. A ja jeszcze za bardzo nie. I to dobrze. A teraz sobie tu zabijemy jeszcze przestępców. Chciałem zrobić podwójne zabójstwo, ale to niekiedy mi nie chce wychodzić. Zapewne trzeba na górę się wybrać. Bo ten trop się tu zaczyna. Dobra. Teraz ile mamy trop? Ile mamy tropów? 4 podobno. 4 tropy. Dobra, to pogadamy na razie z nimi. What am I to do? I can't sleep. I scarcely eat. My father has disappeared. He's easily recognized. Tall, has a gold front tooth. He can be rather strict, but he has my best interests at heart. Vinoha. What am I to do? I can't sleep. I scarcely eat. My. Has disappeared. Dobra, ty nie możesz być winna. Bella's father went out to make some purchases 3 days ago and never returned. The grandmother is always making lists of errands for him. Bella's father went out to make some purchases 3 days ago and never returned. Dobra, szukamy jeszcze innych dowodów wskazujących na to, że ktoś musiał być winny zabójstwa ojca Belli. Dobra, tylko o, tu mamy ostatnie te dowody. Tylko chciałbym wiedzieć, czy są jakieś schody, czy muszę po prostu się jakoś po asasyńsku doczołgać. Ale chyba trzeba będzie tak zrobić, no dokładnie, bo innego wyjścia nie ma. Czekajcie, bo znowu jacyś przestępcy, nie dadzą mi spokoju wykonać misję. Mam nadzieję, że już nie będę tu pałasować. No tutaj już. Dokładnie. Dobra, sprawdzimy najpierw ten liścik. Odbuguj się, proszę cię. Odbuguj się wszystko, ale nie rób. Ja mam nadzieję, że już mi tak nie będziesz robił. Będzie kiepsko, powiem. Dobra, gdzie ten liścik jest? Czas cię zobaczyć. Do B. Od Jamie'ego. Kurde, nie pokazujcie mi tych wyczynów, jak mnie to wkurza. Jakaś babka chyba, pokojówka. Kurde, chyba w życiu nie przeczytam tego listu. Ops. Już wróciłem, wybaczcie. Włączyła mi się przeglądarka ze strony Maca Initiates i po prostu kaput. Nieważne. List od Jamie'ego do Belli. Wiesz, jak bardzo cię kocham, tak wzywam. Tak. Ciekawe. Mam jakiś adres, czyli to jeszcze nie koniec misji. Dobrze. I'm the girl's grandmother, bless her heart. I'm too frail to run errands, so her father would do them. I'd given him a list and sent him out to buy some things.
I don't remember everything that was on that list, but I did want some things from the merchant right down the street on Rue des Lombards. I'm the girl's grandmother, bless her heart. I'm too frail to run errands, so her father would do them. Dobra, mamy nową lokację. Tyle nam to wiadomo. Tu pewnie będzie ten sklep, dokładnie. Dobra, zamknij się tam. Z tobą już porozmawiałem. Możesz dalej kuśtykać. Dobra, to teraz taka sprawa. No, wyłączyłem się tam przed lewotką. Nie ma co mi te lagi. Zobaczymy, co w tym sklepie się znajdzie. Jak coś będzie, jakiś ślad, to już musimy niezwłocznie zareagować i wpakować takiego gościa za kraty. Im bardziej będziemy szukać tego tropu, to odcinek nam się po prostu zmarnuje. No, tu się masz spiąć. O kurwa. Ktoś teraz naprawdę się rozpuścił. O kurwa, tu przycina mocno. Dobra, ile mamy tropów w tym sklepie? W tym sklepie oto mamy tylko dwa tropy. Czyli tu jest ten jeden. Dobra, gdzie jest więcej tropów? Tu mamy przestępcę. Zaraz tam przyjdę, tylko moment. Muszę tu posprzątać, jak zwykle. Są dwa tropy. Jeden obok drugiego, więc to nawet fajnie. Najpierw chyba później pogadamy. Oh yes, the man with the gold tooth. A few days ago he came by, bought shoes and sundries. His next stop was a butcher's shop that he'd never visited before. Ask me where it was. He left his list behind. Oh yes, the man with the gold tooth. A few days ago he came by, bought shoes and sundries. His next stop was a butcher's shop that he'd never visited before. Asked me where it was. He left his list behind. Dobra. Teraz chciałbym... Okej. Lista zakupiona. Szczotka. Sklepy branżowy. Ale czego tu leży ta lista zakupiona? Dobra, zaraz zobaczymy te lokacje. O no, zostawić już tych biedaków, kurde, męczycie ich na okrągło. Dobra, tu mamy ogarnięte. Wszystko mamy w ogóle ogarnięte? Dom Jamiego. Najpierw zobaczymy ten sklep rzeźnika. A potem... dom Jamiego. Jamiego, nie wiem, jak to się o niego mówi. Tu będzie trochę szukania, bo duże pole. Całkiem duże. Dobra. Tu są jakieś pierwsze tropy, które mogą wskazywać na to. Dobra, tu mamy jakieś tropy. Okej. Tu jakaś torba. Ha, damskich butów. Aha. Aha, dobra. O, torba. Na zakrwawione wiadro. Zwierzęcego pochodzenia. Jakiś leżący bieda. A jeszcze zobaczymy to wiatr, te worki. Torba ciemna. Aha. Chińskie kości. Chiński pieniądz. Dużo tego jest. Nie mam czasu na to. Aha. Okej, używamy kartu.
A ty, coś za jeden? I must have been out for a while. Took a real blow to the head. Fella came in here, I thought he was a customer. Then he jumped me in my own shop. He was wearing a tradesman's coat and a three-corner hat. Oh, he had some kind of crazy Scottish accent. Scottish, maybe? He was wearing a tradesman's coat and a three-corner hat. Oh. Dziwnie już się zrobiło, jak dla mnie nawet. Tu mamy wszystkie tropy, no to jeszcze dom Jamie'ego, może to on, Jamie. Może jest takie imię szkockie, kto go wie, Jamie, no nie brzmi bardziej po francusku, tylko po angielsku, szkocku, zobaczymy, zobaczymy. Bo jeśli to jest on, jeszcze poturbował rzeźnika, no to musiał chyba też mieć coś wspólnego z zabójstwem ojca Belli. Zaraz się dowiemy dokładnie. Musimy tylko po prostu to odkryć. Troszkę nam to czasu zabrało jednak, no nie wątpię, że ta misja nie jest trudna, ale lepiej to zrobić w miarę skupienia niż się śpieszyć. A inaczej no kupa będzie z tej misji, a nie nagroda. A mamy jakąś nagrodę dostać za tę misję. Zobaczymy co to w ogóle będzie. Jak coś godnego i wartościowego, nie ma problemu, bierzemy. Jeżeli coś słabego, no to nie będziemy się męczyć. Zostawimy sobie to dla pamiątki. Dobra. Przejrzymy teraz dom Jamie'ego. To jest tutaj mniej więcej, więc bez problemu się już tu możemy dostać. Trzeba by mnie zejść na dół, bo na górze tego nie ma w środku. Okej. Dobra, jest tu coś. Zmiętuli, zostaw moją córkę w spokoju. Twoje zaloty są niewidziane. Belle zasługuje na lepszą partię. Nie pośmiem jakiegoś żałosnego Szkota, zabraniam ci się z nią widywać. To nam daje po prostu predyspozycję na znalezienie tego winnego. Listy od Belikia, listy od miłosnym Belikia od Jamie'ego. Tak bardzo cię kocham, ale jestem rozpaczona. Ojciec nie chce mi się zgodzić na nasz związek. No to chyba już wszystkie tropy, jakie mogliśmy znaleźć. Nie ma już ich więcej. Więc teraz trzeba podjąć pewną decyzję. Kto mógł stać za tym zarzutem? No dobra, chyba wracamy do punktu wyjścia. Dobra, tu mamy jednego oskarżyciela. I found that bag sitting in the mud. Did you see? A gold tooth. I only know one man with a gold tooth. He lives with his daughter on the Rue de la Verrerie, number 5. Czyli nie możesz być ty, bo inaczej by to nie miało sensu. Zatem musimy iść w tą stronę i sprawdzić kolejnych oskarżycieli. To jest tawerna. Tu mamy dom Belli. Ktoś tu. Ktoś z nich tutaj musi być oskarżony, ale rzeźnik? Nie wątpię, żeby rzeźnik był oskarżony. No. To nie wchodzi nawet w grę, powiem szczerze. To nie wchodzi w grę. To niemożliwe, żeby Szkot był oskarżony. Tutaj jest tawerna. Tu są kości niezgody, czyli na brzeżu. Tu niemożliwe, żeby ten koleś był oskarżony, chociaż sprawdzimy, jeżeli... Idziemy tam. Jak dla mnie niemożliwe, żeby rzeźnik, który leży z obitą głową, był oskarżony. Jak dla mnie to nie ma sensu. Logicznego sensu.
Więc zobaczymy, jak to się sprawdzi w przypadku dwóch osób. Ostaw to, biedni obywateli. Kurde, zsuwać te dupska. Wkurzają mnie te filmy. Cholera. Dobra, zaraz dotrzemy do domu Belli. Jeśli tam też nie ma oskarżyciela, no to albo rzeźnik, albo ten, który posiada ten złoty zęb. Nie wiem, zobaczymy. W sumie nie musimy tej misji robić na perfekt, ale no przydałoby się jeszcze z takim poziomem trudności jak dwójka, przy czym ja jestem w czwórce, to powinniśmy już to robić naprawdę doskonale. Dobra. No i zobaczymy, które z tych osób. Bella's father went out to make some purchases 3 days ago and never returned. The grandmother is always making lists of errands for him. A czy my czytam? W dupie mam to, czy mi wyjdzie, czy nie? Yes, I turned him into mincemeat and he deserved it. No, wiedziałem, że to ty. Nie pasowała mi ta twoja nędzna gadka, no. Ty. Zapamiętam sobie ciebie. Ty gnoju mały. No, super. Świetnie. Dało się. Świetnie. Sorki za ten mój lekki podjar, ale... Ty mnie posiekać! Ty patrz, ile ja mam hapsów! Ty mnie posiekać! Jeszcze grubą skórę! Posiekać. Posiekałbym twoją starą, jakbym chciał. Dobra. Chopped him up, eh? Nasty business. Well, pick a weapon. A cóż to za broń, panie komendancie? 500. Na bogato, już 400k mamy. No to ładnie. Już jesteśmy bogato. Letol Polary! I tam zamknij ryja. A teraz jeszcze dostosujemy postać. Ale jak to wygląda, kurde. Musiałbym liczyć 5 minut te kolce. Oż kurde, ale nie. Jak to jest drzewcowa, jeszcze takie słabe damage i parowanie, nie, dziękuję, ale z takiej broni nie skorzystam. Dobra, zakończymy już tu odcinek, dzięki wielkie za obejrzenie, jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, do następnego odcinka singleplayera, jak i z koopa. Jojołki, jedność. You are ready to fight.